Mamy tutaj fragmenty wykresów dwóch funkcji, czyli jedna, ta niebieska, to jest y równe pierwiastek z x, a druga to jest funkcja liniowa y równe x. I teraz wyobraźmy sobie, że obracamy tymi wykresami wokół osi x. Wtedy co? Wtedy powstają pewne bryły obrotowe. No jedna bryła, powiedzmy, to jest coś takiego. To jest paraboloida obrotowa, prawda? Bo obracamy tutaj de facto parabolę wokół jej osi symetrii. No a druga bryła to jest stożek. Jak obrócimy ten, to dostaniemy coś takiego. I teraz powiedzmy, że interesuje nas objętość tej bryły, która z jednej strony jest ograniczona tą paraboloidą, a z drugiej strony tą powierzchnią stożka, czyli coś, co jest pomiędzy paraboloidą a stożkiem, czyli jeżeli przekroimy tę bryłę taką płaszczyzną, która zawiera oś x, no to w przekroju to jest coś takiego, prawda? To jest tak i ten płaski obszar się obraca, zakreślając w przestrzeni pewną bryłę i chcemy obliczyć jej objętość. Więc zobaczmy, może ja tutaj zrobiłem jeszcze raz te rysunki. No i to mniej więcej jasne, że objętość tej bryły, no to jeżeli znamy objętość tutaj tej bryły otoczonej tą paraboloidą i znamy objętość tego stożka, no to objętość tej bryły to będzie objętość tego minus objętość stożka. Prawda? Czyli, no jeszcze co, musimy znaleźć tutaj, prawda, ten punkt x0 to jest ten punkt przecięcia, na tym rysunku on jest tu, to jest punkt przecięcia tych funkcji, tak? Czyli x0, może obliczmy najpierw, no a drugi punkt to jest 0 tutaj, czyli x0 jest zadany pewnym równaniem, no, czyli że x pierwiastek z x0 to jest równe x0. Tak, to jest punkt przecięcia tego i funkcji y równe x. Czyli, no to co, podnosimy do kwadratu, to jest bardzo proste, czyli x0 równe x0 kwadrat, no to inaczej możemy napisać x0, przenosząc x0 na prawą stronę, powiedzmy mamy x0 minus 1 równe 0, czyli widzimy x0 równe 0, no to jest właśnie ten punkt, te krzywe się przecinają, a drugi to jest x0 równe 1. No, czyli tutaj mamy 1, czyli to jest ta płaszczyzna ograniczająca tę naszą bryłę. No i teraz już w kilku filmach omawialiśmy, jak obliczyć objętość takiej bryły, która powstaje przez obrót wykresu pewnej funkcji wokół osi x. Mianowicie, jeżeli, może to nazwijmy V1, to będzie ta objętość, to nazwijmy V2, to jest objętość tego stożka. I wtedy objętość naszej bryły V to jest V1 minus V2. I teraz przypominam, że V1, no to objętość takiej bryły to była opisana przez taką całkę oznaczoną od zera do 1, no z czego z f od x do kwadratu, prawda? Jeżeli obracałem wykres funkcji f od x wokół osi x, no to było f od x do kwadratu, no to przypominam, że to jest powierzchnia tego przekroju jakby, no i to pochodzi z takiego idei sumowania takich małych walców, krojenia tej bryły na plasterki, sumowania i przejścia granicznego, co właśnie nas prowadzi do całki, pi całka i tu jest co? Pierwiastek z x do kwadratu dx. To jest V1, natomiast V2, no to jest objętość stożka, no to automatycznie. Oczywiście wiemy skądinąd pewnie ile to jest, ale możemy też napisać całkę od 0 do 1. Znowuż nasza funkcja teraz to jest x kwadrat dx. No dobrze, to możemy napisać, że nasza objętość naszej bryły to jest tak. Pi całka od 0 do 1 z, no pierwiastek z x było do kwadratu, no to po prostu x minus objętość tego stożka, całka od 0 do 1 z x kwadrat dx. No i dostajemy co? Dostajemy pi i tutaj w nawiasie będziemy mieli, no jedna całka to jest, no to jest x kwadrat przez 2 w granicach od 0 do 1, a druga całka to jest x do trzeciej przez 3, no też od 0 do 1. No i jeszcze ostatni etap, już wykonajmy te działania, czyli pierwsza to jest w jedynce, no to jest 1, druga minus 0 i minus 1 trzecia minus 0. Tak? No i razem widzimy, że to jest 1 druga minus 1 trzecia, to jest 1 szósta, czyli objętość to jest pi przez 6.